Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, błogosławię was. W moich ranach trzymam każdego człowieka, aby uczynić go uczestnikiem mojej miłości. Mój lud utrzymuje swoją wiarę we mnie, więc będzie trwał bez wahania i bez rozproszenia przez tych, którzy chcą go skazić fałszywymi doktrynami lub niezdrowymi liberalnymi koncepcjami, które są własnością diabła. Mój lud jest ludem zwycięstwa, który idzie w zgodzie z boskim prawem, rozeznając i mówiąc nie temu, co jest sprzeczne z naszą boską wolą. Moje dzieci są zaskoczone atakami diabła, który je wyprzedza, uderzając zaciekle tam, gdzie może wywołać więcej skandalu, aby wywrzeć większy wpływ. Mój kościół przeżywa chwilę niepewności, jest biczowany, zaniedbawszy od dawien dawna, nieproporcjonalnie uwikłany w sprawy świata, zaniedbując obowiązek pasterzowania mojej trzodzie, wobec czego wiara niektórych moich dzieci jest zachwiana z powodu braku miłości do naszej świętej Trójcy i do mojej Najświętszej Matki. Ludzkość nie zatrzymała się na medytacji nad tą chwilą przemiany, o której was ostrzegałem, ponieważ idziecie przez życie w bezwładności, nie nauczyliście się myśleć ani rozumować, żyjecie bez patrzenia w przyszłość ani w bok, z powodu strasznego poddania się wszystkiemu, co ułatwia współżycie na ziemi bez najmniejszego wysiłku. Dlatego wygodnie i łatwo jest diabłu pociągać moje dzieci ku temu, co grzeszne i ku temu, czym ja jako wasz Bóg się brzydzę. Ludzkość żyje ciągle arogancją, w której toczy się walka mocarstw, która rodzi pychę, z jaką moje dzieci zapominają o mnie i zapominają o prośbach mojej matki, poświęcając się chwaleniu przede wszystkim tym, co materialne, w ramach ego nadmuchanego przez dobra materialne. Przychodzę do każdego z was jak żebrak, aby błagać o to, co jest moje i co dałem wam do zarządzania, ale wy nie byliście dobrymi gospodarzami i wzięliście w posiadanie to, co wam dałem, odmawiając słuchania mojego słowa, moich wezwań i pilnych próśb mojej matki, abyście wyszli z waszej nędzy i uratowali swoją duszę. Nadal jesteście duchowoletni, ocierając się o zło i uciekając się do mnie, gdy jesteście przygnębieni, zmęczeni lub utrudzeni, ale patrzycie na mnie z daleka, aby nie oderwać się całkowicie od tego, co światowe i grzeszne. Mój umiłowany ludu, zacznijcie iść w kierunku braterstwa, ci, którzy w tej chwili żyją wygodnie, zostaną przyjęci przez niektórych swoich braci i siostry, którymi w tej chwili gardzą lub na których patrzą z nieufnością. Ci, którzy w oczach świata wydają się pozbawieni intelektu, są tymi, których wybrałem, aby posłać moje słowo i słowo mojej matki w tej właśnie chwili, kiedy hordy zła wszędzie biczują ludzkość głuchą i pochłoniętą grzechem. Mój lud powinien pomagać sobie nawzajem, być zjednoczony, aby zło nie doprowadziło go do upadku, ale chciwość opanowała człowieka tak, że czuje się on królem i panem i gardzi potrzebującymi, zapominając, że ten, którego uważacie za potrzebującego, może posiąść moje serce i otrzymać moje wieczne dobra. Dzieci moje, niebo pracuje niestrudzenie, poruszając zatwardziałe serca i umysły zbłąkane, umysły opętane przez zło i oddane zdeprawowanym pragnieniom, którymi się brzydzę. Mój dom pracuje niestrudzenie, aby myśli nie przeszkadzały człowiekowi być posłusznym moim prośbom i odrzucać grzech. Mój lud musi reagować i nie być zależny od drogi świata, mój lud musi być wierny moim pilnym wezwaniom w obliczu ludzkości, która nieustannie walczy z samą sobą. Ciągłe innowacje przedstawiane wam przez zło prowadzą was do najgorszego upadku moralnego ze wszystkich okresów w historii ludzkości. Mój ludu,
wezwałem was do naprawienia złych dzieł i działań, z powodu których wyśmiewacie się ze mnie. Istota ludzka zakosztuje gorzkiego kielicha sprawiedliwości, znajdując się w obliczu tego, co sama wygenerowała. Żyjecie chwilami, w których moje miłosierdzie pozostaje uważne na tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają mnie, aby zmienić swoją drogę, a ze smutkiem przyjmuję odrzucenie moich dzieci, które ulegając złu, poświęciły się sianiu grzechu wśród słabych, małych i najbardziej wrażliwych. Obłudnicy ci, którzy szydzą ze mnie, modląc się w pośpiechu, aby pospieszyć na spotkanie z grzechem. Nie jestem Bogiem umarłych, lecz żywych. Cienie przejdą od bycia cieniami do stania się najstraszniejszą ciemnością, która nie ustąpi jasności, dopóki sklepienie nieba nie zostanie oświetlone przez dwa ciała niebieskie, które dotkną i oświetlą całą ziemię. Dzień będzie jaśniejszy, a noc będzie jak dzień, mówię do was o ostrzeżeniu, chwili, w której każdy człowiek będzie sam na sam z własnym sumieniem w obliczu swoich grzechów, ta chwila będzie tak intensywna, że niektórzy nie będą się opierać w doświadczaniu własnego zła, bez możliwości pomocy ze strony jakiegokolwiek brata czy siostry, ponieważ każdy człowiek przeżyje tę chwilę w szczególny sposób, ale w tym samym czasie, w którym wszystko na ziemi zostanie sparaliżowane przeze mnie. Człowiek znajdzie się sam, cierpiąc swój własny grzech lub radując się swoją pobożnością i prawdą. Wszystko to nie jest fantazją, lecz moją prawdą, ponieważ nie działam bez ostrzeżenia mojego ludu. Mój ukochany ludu, ileż cierpienia z powodu odmowy życia w ramach boskiego prawa. Zaprzeczacie wszystkiemu, co wam mówię, aby trwać w niepohamowanej rozwiązłości. Wasi towarzysze podróży, wasi opiekunowie, cierpią niewypowiedzianie z powodu postępowania człowieka na drodze zatracenia. Rozpocznie się prawdziwe oczyszczenie i stworzenie ludzkie będzie do końca lamentować nad swoim złym zachowaniem i nieposłuszeństwem. Mój ludu, nie zaniedbuj modlitwy, bądź stały w swoich pracach i czynach. Ziemia kontynuuje swoje wstrząsy w tym czy innym kraju, dlatego konieczna jest modlitwa za siebie nawzajem. Nie zapominajcie o modlitwie za kraje najechane i prześladowane, oraz przez umysły zmanipulowane i doprowadzone do szaleństwa przez pragnienie władzy światowej, co doprowadzi ludzkość do wojny. Ziemia zatrzęsie się do tego stopnia, że niektóre moje biedne dzieci będą mnie wzywać rozpaczliwie, nie kochając i nie będąc mi posłuszne. Są to serca suche jak drzewo figowe. Mój ludu, noszę was w moim sercu. Błogosławię was i kocham tak bardzo, gdyż nie chcę, aby ktokolwiek był zgubiony. Zjednoczcie się. Nie możecie iść sami, zjednoczcie się. Nie lękajcie się, okrywam was moją miłością, bądźcie wierni. Błogosławię was, Jezus.